Dzień dobry, poradni hodowcy, gości dzisiaj w Kaliszu. Jesteśmy w hodowli Krzysztofa Barana, mistrza regionu w kategorii C, drugiego przodownika w GMP w okręgu Kalisz. W tych dwóch kategoriach jest on mistrzem. W oddziale, tak jak chwilę wcześniej pan mówił, praktycznie wszystko zostało zdobyte. Spotykamy się tutaj w celu zrobienia reportażu. W najbliższym lutowym numerze poradnika hodowcy ukaże się artykuł o hodowli Krzysztofa Barana. A teraz też przy okazji, że tutaj jesteśmy, chcielibyśmy nagrać krótką relację, pokazać gołębniki, hodowlę, króciutko też zaprezentować na materiale wideo, jak to wygląda. Panie Krzysztofie, tutaj na wprost, co to jest za gołębniczek? To jest gołębnik mój lotowy. Tak jakbyśmy mieli powiedzieć, od prawej strony. To jest gołębnik wdowców, dwa wejścia i tam jest gołębniczek dla samic. Czyli skrajnie z lewej strony jest gołębniczek dla samiczek. Nieduży gołębnik, mała ilość gołąbków w sumie. Właśnie jak to wygląda ilościowo tak do lotu? Do lotu posiadam na chwilę obecną 35 sztuk tylko. Okej. Okay. Tak, bardzo to mało. Naprawdę niewielka ilość. No, 35 i w rozpłodzie posiadam 7 par. Okej. Okay. Rzecz spotykane jest w Polsce małe hodowle, ale bardzo, bardzo rzadko, to trzeba przyznać. Ale co mogę podkreślić, no wielu czołowych hodowców, którzy naprawdę robią wyniki na poziomie ogólnopolskim, ma mało gołębi i to... Tak, no bo sztuka jest je selekcjonować, nie sztuka ich tutaj hodować. Rozmnażać i tak, i zwiększać ilość. No. A hodowla moja głównie oparta jest na... No 100% na gołębiach od braci łebów. Czyli z jednego źródła gołębie pochodzą? Wszystkie gołębie, tak. Okej, okay. No to też gdzieś tam rzadko spotykane, myślę. Nie mieszam różnych linii, wszystko tylko z jednego źródła. Czyli myślę, że dużo szczęścia, bo rozumiem, no wiadomo, zaczynał pan, no, musiał pan kogoś wybrać, tak. Zdecydował się pan na rodzinę łebów, no i udało się. Od razu się to trafiło. No po części się udało, tak. Za chwilę wejdziemy tutaj do gołębnika, tych gołębi dorosłych, a jeszcze szybko z tyłu, to są młode, rozumiem. Gołębiczek też do gołębi młodych, tak. Tu jest gołębiczek do gołębi młodych. A tutaj lotowy i rozpłodowy mam tam z tyłu. Aha, jeszcze. Nieduży też folierka i... No tak, to jak 7 par, do tej wielkich pomieszczeń nie trzeba. Podejrzewam. Konstrukcja gołębnika to jest, nie wiem, podwójne ścianki, pojedyncze, jak to wygląda? Pojedyncze, tylko w środku mam wybite karton gipsem. Okej. Okay. To niby jest podwójna ścianka, karton. Rozumiem. Podwójny, i on takie mówi... Robiony swoimi sposobami, no teraz jakbym robił, to ja bym sobie zrobił lepszy. Okej, no wiadomo, bo to... Ale no jak się sprawdza to... Bo tutaj ten gołębnik od kiedy? Od którego roku jest? Ten gołębnik, ja 11 lat lotuję. A pierwszy z takiego miałem taki, tutaj był taki malutki, no to gdzieś 8 lat jest. 8 lat ten gołębnik. Tak, robiony swoimi sposobami. Okej, tutaj widzimy te wolierki, to są takie ruchome wolierki, tak? Tak, przestawiane. Także jak coś to przestawiam do młodych sobie tam. Bo jak lotowy to mam jedną, a teraz mam rozdzielone je tutaj, bo teraz w tej chwili obecnej są tutaj... roczne gołąbki teraz przesadziłem. Okej, rozumiem. Długo tu, a teraz siedzą, żeby się zapoznały z celami. Żeby mogły sobie samczyki obrać cele. Tak. Tutaj krótko się obrócę, pokażę okolice, bardzo fajne tereny. Tutaj są, nie ma lin, nie ma drzew. Co, tutaj południe, tak? Jest południe, tak. Okej, tak jak teraz pokazuję na południe, czyli jakby orientacja tych gołębników też idealna. Tak. Maksymalnie się wykorzystuje te warunki oświetleniowe. Wejdźmy może do gołębnika, zobaczmy jak to wygląda. Gołąbki są po szczepieniu, bo teraz któryś dzień szczepiłem. Aha. Te mrozy się za... Jak te szczepienie? Bez żadnych jakichś tam problemów? Chyba bez. Bo to czasami różnie się zdarza. Mogłem prędzej, ale nie miałem szczepionki, tak wyszło, że teraz. Okej. Okay. Na dole takie też pirołapy, rozumiem? Tak, tam jest jakaś dziura czy coś, że to się wkłada pod spód? Nie, po prostu pełna. Mam odkurzacz przemysłowy, to wszystko wyciągnę. Okej. Okay. Pełna podłoga, wiadomo, te pióra tam sobie wlatuje. To też jest dobre rozwiązanie. No, tu mam przedzielane tutaj jeszcze i tam jest przejście dla samiczek niby, nie? Okej. Tutaj teraz siedzą te gołębie starsze. No wiadomo, bo to jeszcze... No, bo tu tam mam wszystko jest rozdzielone, to... To jest to zrozumiałe, ja tutaj przejdę. Okej, i tu jest normalnie przedział dla samiczek. Tu jest w sezonie lotowym
przedział dla samic. Okay. Tutaj w tej, ja tutaj pokażę, w tej przedniej części godnika u góry sufit jest otwarty, tak? Tak, tak. Bardziej z tyłu jest pełna płyta. Jeszcze jeśli chodzi o u góry poddasza, to na szczytach, tak? Samo tak, na szczytach. Tak, 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 tak. Nie wiem, czy to na filmiku będzie pokazane, ale tam widać, no, o, no, na szczycie tam, tak. Jest otwór i myślę, że ta wentylacja... No ilość, jak widać, nieduża, nie? Tu jest... Też dokładnie, nieduża ilość też sprawia, że te warunki, myślę, że dla gołębi to są idealne. Metoda co? Totalnego wdowieństwa? Totalne wdowieństwo, wszystkie, tak. Wszystkie lecą. Wszystkie gołębie lecą. Mm-hmm. Jeśli chodzi o w sezonie lotowym, tą pozycję półek, bo mnie to zawsze interesuje. Ja mam otwarte zawsze. Zawsze otwarte. Tak, tak. Czyli tak jak na przykład tak, tą półeczkę teraz, mamy, tak, miska jest. Co normalnie odwrócona? Tak, odwrócona. Okej, okay. I cały czas jest w ten sposób. No, i przed tym, przed lotem pokazuję. Ja dopuszczam. Aha, jest pokazywanie zawsze partnerów. Pokazuję, tak. I wtedy mi słabnie i złapać je, nie? I się, tak, trochę się no, zmotywują i ładnie, dokładnie, i łatwo łapać. Jak przychodzę, to łapię i. I na lot wszystko. Teraz mówił pan na dniach, szczepienie było, to tak, co tak. Podejrzewam, że to karmienie jeszcze troszeczkę mocniejsze pan utrzymywał? Tak, 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 cały czas, no. Ja mieszam tam te wszystkie karmy, tam co mam, to wszystko mieszam i razem. Okej, okay, czyli... Trochę jęczmienia do tego, wszystko tak dodaję. A jakiś jest taki moment, że przechodzi pan na jakąś taką spoczynkową karmę, taką zimową, jakieś wyciszenia, czy raczej nie, nie będzie, ma czegoś takiego? Nie, nie, nawet nie ma. Nie, nie. Po prostu dobrze są karmioną tak, całą, tak. Całą zimę, aż się zaczynają lęgi. Kiedy pan planuje łączyć w pary? Ja planuję, przeważnie łączę koło 20 lutego. 20 lutego. 20 lutego. I lotowe, i rozpłodowe. Wszystko razem. Aha. I... Ja naszą tą pogodę, to może tam 15 puszczę w pary, nie? I ja... Teraz mówię, no 3 tygodnie po szczepieniu, to tak muszą do siebie dojść, nie? Bo to wszystko wiadomo. No tak, tak, tak. One no, muszą to odpowiednio, odpowiednio przy... tak, zareagować na tą szczepionkę. No i to się musi odpornić. Tak. Zregenerować. Jeśli chodzi o wariant ten w okresie lęgowym, to są, nie wiem, dwa razy jajka są, czy raz jajka i jakieś obiegówka? Ciągnę po jednym, po dwa młode, przekładam po tych gorszych, to wyrzucam, tylko przekładam sobie, nie? I później drugie jajka jeszcze znoszę. Aha, składają drugie jajka. Tam, powiedzmy 5-6 dni i tam nie patrzę, czy 6, czy 8 dni, no tam jak tam wyjdzie, no, no. Bo mnie wszystkie pary równo niosą. I odsadza się młode te, co są, rozdziela się i zaczyna się. I na loty. Czyli jak mówi pan, ten 20 luty, tak, to podejrzewam, że jeszcze przed lotami pan to rozdziela, tak? Jeszcze przed pierwszym lotem. Tak, jeszcze przed pierwszym lotem. Się, no. Czy tam podejrzewam, no, że ile? W tym roku to było trochę inaczej, bo to wszystko no, było... ten lot to był w ogóle tak, bardzo specyficzny. Tak, nie wiadomo, co to było zrobić z tym. Ale no, swego czasu ja osobiście też bardzo często z tatą łączyliśmy 20 lutego, że tutaj jest jakieś tydzień, no, nawet tak, dwa tygodnie przed pierwszym lotem już wszystko jest rozdzielone, można wejść w ten cykl lotowy fajnie. Tak. Okej, okay, widzimy tutaj te gołębniki, jak to wygląda, no, za chwilę spadnę. Prosto, mało. No, najczęściej w tej prostocie jest siła po prostu, czasami jak się... A wydaje mi się właśnie, że czym mniej, tym po prostu te gołębie idzie lepiej. I to jest no tak, to. Czasami jak się mówi, jak się kombinuje, to później się przedobrze. A w sumie wynik to robi i tak kilka gołębi, leci tam 5 czy 7, czy tam ileś, żeby dobrze leciało i to jest wystarczająco. Fakt, że wtedy nie można zrobić wszystkich kategorii, no bo to jest niemożliwe, nie? No tak, tak. Ale coś, jak się uda. Ale też ja uważam, że mówię, w dzisiejszych czasach, gdzie ten poziom sportu głębiarskiego jest wysoki, no trzeba się jednak nastawiać na coś. No nie da się wygrać wszystkiego. Tak, szczególnie tak. No na jakimś wyższym, na jakimś wyższym poziomie też w ogóle. No. Tutaj za chwilę z panem Krzysztofem pójdziemy sobie do domu, już usiąść, porozmawiać, bo mówię, głównym jakby owocem dzisiejszego spotkania będzie artykuł w czasopiśmie Poradnik Hodowcy. Tam będziemy szerzej o tej hodowli pisali, jak to wszystko wygląda. Też w tym momencie nie będziemy jakoś szczególnie teraz prezentować gołębi. Tak, tak. Wiemy, że są oparte na hodowli rodziny Łepuch. Tak. Ale w gazecie. Te najlepsze gołębie będziemy robić zdjęcia. One będą w gazecie zaprezentowane. Więc zarówno myślę, że tą drużynę w kategorii C pokażemy, bo co, wszystkie gołębki są z tej drużyny. Wszystko zostało. No, te drużyny, ewentualnie pan Krzysztof jeszcze myślę, że zaproponuje jeszcze jakieś kilka gołąbków będzie w gazecie. Bardzo dziękuję za pokazanie. Również dziękuję. Również.